Okrągła rocznica, już 800 dni. Tomasz Grodzki ukrywa się za immunitetem. Od 800 dni prokuratura nie może postawić mu zarzutów korupcyjnych. No taka osoba dalej jest marszałkiem Senatu. To są właśnie standardy tej tak zwanej demokratycznej opozycji i oni razem z Giertychem, z Ochojską, z Tuskiem, z Grodzkim będą 4 czerwca maszerować w Warszawie i krzyczeć, że ktoś im praworządność zabiera. No skoro kogoś takiego jak Grodzki w dalszym ciągu od 800 dni nie mogą pozbawić immunitetu, no to widać, jakie oni mają standardy. A tak naprawdę proces powinien być jawny, na proces powinny być zaproszone media i każdy powinien móc usłyszeć to, co w części ja od ludzi w Szczecinie słyszałem.